Nie no, 2 tygodnie nie ma już ich w robocie. Próbuję ostatni raz, może mi się uda. Ej, dobra, poczekasz jeszcze. A to paruwa nie odbiera, no. Nie no, do skutku, dzwonię do skutku. Halo? Halo? Młody? To ty? Halo. Gdzie ty się podziewałeś przez te 2 tygodnie? Dzwonię, piszę, kurde, listy piszę, podjeżdżam pod dom i ciebie nie ma. No, straciłem trochę poczucie czasu, no ale ile minęło? Ze 2 dni? 2 dni, 2 tygodnie minęło. Co ty gadasz? Dobra, słuchaj, szkoda czasu na rozmowy. Gdzie cię mogę złapać? Nie wiem, no tak mówię zawsze, tylko poczekaj sobie coś na drogę wezmę, bo nie będę na sucho szedł. Dobra, ja już tam jadę, czekaj tam na mnie. Dobra, dobra. No, na razie. Dobra, na razie. Trochę musiałem popłynąć, jak mi się 2 tygodnie zmieściły w 2 dniach. Co mu powiem, ale dobrze, przyjedzie, chociaż zaliczkę mi jakoś da. Nie no, gdzie on jest? Miał tu na mnie czekać. Ten młody to zawsze mnie wyroluje. O, jest w końcu. Cześć prezes, tylko nie krzycz za głośno, bo mnie coś łeb boli. Gdzie ty się podziewałeś? Tyle czasu, no, do ciebie próbowałem się dodzwonić. Dzwoniłem, pisałem, jeździłem pod dom. Brama zamknięta, pies lata po podwórku. Próbowałem nawet wejść, ale... No co, no kurczę, no weekend mi się trochę przedłużył. No co ja ci mogę więcej powiedzieć, no? Weekend się przedłużył? O 2 tygodnie? Normalny ty jesteś? No co ja ci poradzę, no? Mleko się rozlało, trzeba to posprzątać, no. Tak, ciekawe jak ty to posprzątasz, jak już nas z każdej roboty wywalili, możliwej. Dobra, prezes, nie z takich opresji, żeśmy wychodzili. Daj tam zaliczkę. No na pewno! Kurna, po tych 2 tygodniach jestem taki pusty, a tym bardziej żyć se chcę. Jak mi nie da teraz zaliczki, to ja nie wiem. Będę musiał się zwolnić. Nie, no to już jest szczyt bezczelności. 2 tygodnie go nie było i pierwsze co, to on pyta o zaliczkę. Dobra, ty tutaj nie wypytuj o zaliczkę, tylko lepiej mi powiedz, gdzie jest twój brat i gdzie jest Wełniak, bo z nimi też się nie mogę skontaktować, a próbowałem codziennie dzwonić do nich. Z Mateuszem? To nie wiem, co się dzieje. A o Wełniaku nie słyszałeś, gdzie się bawił w Złotych Tarasach? No to co, to mamy do Warszawy jechać go tam szukać po tych Złotych Tarasach? Coś mi się wydaje, naciągana grubo ta twoja historyjka, ale nie mam innego wyjścia. Dobra, pakuj się do fury. Ta historia jest tak naciągana jak zaliczki, których nie mogę wyszarpać od niego. No i co, młody? Gdzie masz te swoje złote tarasy? No rozejrzyj się, zobacz. To jest jakiś tam topciuszek, czy tam, nie wiem, no tania odzież. A nie żadne złote tarasy. Zaprowadziłem. Ale przecież go tutaj nie ma, tu jest zamknięte. Wiem, że zamknięte i go tu nie ma, ale ta pani była dla niego otwarta w weekend. Myślisz, dlaczego on tutaj się przykleił do niej? I on naprawdę tak tutaj często przebywa? Aj chłopie, on tutaj każdą swoją wolną chwilę z kobietą spędza. I tutaj naprawdę są takie okazje i promocje? No w czwartek jest dostawa i wagowo najlepiej wychodzi. Nie no, tego to jeszcze nie grali, żeby chłop każdą wolną chwilę spędzał w taniej odzieży. Ten sklep to tak niepozornie tylko wygląda, a jak wchodzisz to jakbyś, nie wiem, do skarbca jakiegoś wszedł, tam każdy coś dla siebie znajdzie. Prezes, korzystając z okazji, że już tutaj jesteśmy, ja bym sobie skoczył tutaj do sklepu. No to chwilę mi zajmie, ale wyskoczyłbyś z dzięgów trochę, co? No tak, wszystko jasne. To dlatego mnie tutaj przyprowadziłeś, bo w pobliżu jest najpopularniejszy monopolowy w okolicy. Co on myślał, że ja go tutaj na wycieczkę przyprowadziłem? Im bliżej źródła, tym więcej kwitu dostanę. Dobra, jestem. No i co, załatwiłeś to swoją potrzebę? O chłopie, ambrozja. Dobra, nie będziemy ich szukać. Jak się skończy im kasa, sami się odezwą. Dobra, teraz zabiorę cię w te miejsce, gdzie chciałbym, żebyśmy tam pracowali. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby tam się dostać.
Teraz to już wszystko jedno, gdzie jadę, abyś pieniądze przy mnie miał. To tutaj jest to miejsce. Jeszcze nie wiem, jak tam się dostać, ale coś trzeba wymyśleć. A powiedz mi, co ty chcesz tutaj robić? Bo ja do sprzątania już na pewno nie idę. A tutaj jest wszystko zbudowane. To tylko sprzątanie albo wynoszenie towaru. Dopiero jest zbudowany stan surowy. A jeszcze wykończenie, elektryka, hydraulika. Przecież wiesz, że przy miedzi to jest najlepsza robota. To kiedy zaczynamy? Na wiosnę. Siemanko, drodzy widzowie. Siemano. No co, to już jest ostatni odcinek Wodowlańców w tym sezonie. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć to, że po prostu brakuje nam czasu na to, żeby kontynuować nagrywki. Dokładnie. No co, szybciej się ściemnia, później się rozwidnia. Noc wygna, noc przygna. Dokładnie. Już jesteśmy na etapie takim, że wyjeżdżamy rano, to jest ciemno, wracamy do domu, to jest ciemno. No, żeby tutaj pociągnąć dalej tę serię w tych warunkach pogodowych, które są teraz, to musielibyśmy naprawdę poświęcić dużo czasu na doświetlanie i tak dalej. Szkoda tego czasu, moim zdaniem, bo nie wyciągniemy z tego tyle, ile byśmy tak naprawdę chcieli. No i co? I nie kończymy z tymi wodowlańcami, bo jak będziemy mieli chwilę czasu, będziemy dalej nagrywać jakieś tam odcinki, ale po prostu będziemy je kumulować we własnym zbiorze, że tak powiem, i po prostu tak. Później, jak będziemy mieli kilka w zanadrzu, dodamy. Mi się wydaje, że ta seria wodowlańców dopiero ruszy na wiosnę tak naprawdę. Może ze zdwojoną siłą, bo chcielibyśmy też poświęcić troszkę więcej czasu na dopracowanie i na montaż. Bo teraz tutaj też nagrywaliśmy tak jakby na bieżąco. Tak. I tak naprawdę te filmy no, nie odzwierciedlały tego, co chcieliśmy pokazać. Dokładnie, no. To chcieliśmy zaprezentować Wam. A teraz chcielibyśmy poświęcić więcej czasu po prostu na te montaże. Może nawet zainwestujemy w profesjonalny montaż. Plus nie obrażając młodego, że tak powiem. To ja to amatorsko robiłem, ja to nie robię jakoś profesjonalnie. No po prostu czegoś nauczyłem za pomocą prób i błędów, no wychodziło, nie? No tak, ale ogólnie i też chcielibyśmy poświęcić więcej czasu nad ujęciami tak naprawdę, bo nieraz było tak, że nagrywaliśmy cały odcinek sobie w godzinkę, a gdybyśmy poświęcili czasu więcej, czyli 2 godziny, 3 godziny, wtedy te ujęcia mogły być takie bardziej profesjonalne i tak dalej, tak? Na pewno przy kolejnych produkcjach uwzględnimy muzyczkę w... Tak, tak. My cały czas się obawialiśmy o to, że jak będziemy dawać podkłady muzyczne, to nas będzie YouTube ograniczał, ale tak naprawdę i tak jesteśmy ograniczeni na tym YouTubie. Tak. Nie wystrzeliły te wyświetlenia tak, jak sobie byśmy życzyli. Ale co, nie poddajemy się dalej. Myślę, że druga seria, nauczyliśmy się, wiemy, na czym popełniamy błędy i tak dalej. Także trochę nas to nauczyło. No i co? Będziemy działać dalej, tak? Nie przerywamy innych rzeczy, czyli wiadomo, krótkie filmy, czyli shortsy cały czas będą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu te shortsy są lepsze, lepiej dopracowane i tak dalej. Też więcej czasu na to poświęcamy, nad skupieniem uwagi nad tym, żeby te ujęcia były lepszej jakości. No i co? Widzimy się na wiosnę, ruszamy... Znaczy, co ty gadasz, że widzimy się na wiosnę? Ale w tej serii. Ale w tej serii tak, no, ale za to mamy inne w zanadrzu. No. Właśnie o to chodzi, że ruszamy z nowymi projektami, będzie coś o jedzeniu, będą jakieś tam inne rzeczy. W końcu. Takie, które nam jest łatwiej nagrać i, że tak powiem, które możemy nagrać we wnętrzu, tak? No bo teraz bez sensu jest, nie wiem, przyjechać do mnie na działkę i nagrywać całe wodowlańców na 10 metrach kwadratowych, tak? No nie da rady tak tego zrobić, musi być zmiana. Musiała być tęga głowa do scenariusza, co ty wymyślić na tej działce, co nagrywać. Nie no, bez przesady, nie, ale mówię, będziemy wrzucać inne filmy, zapraszamy do subskrypcji, do obserwacji, no i co? Tyle. Pozdro dla wariatów. Listwo dla hejterów, weź tam puknij.